Cześć wszystkim, tutaj Szpenio. Chciałem pokazać Wam coś ciekawego. Dostałem dzisiaj z Amazonu paczkę, bo chciałem młodemu zrobić prezent na święta. Mam nadzieję, że niektórych z Was to zainteresuje, bo powiem Wam szczerze, że ja nigdy tego nie robiłem, ale zapowiada się obiecująco. Czekajcie chwilkę. Otworzę tylko pudełko. Ok. Tak więc, jak widzicie tutaj, to na razie jest spakowane, jeszcze nie wyjmowałem tego nawet. To jest zestaw naklejek na PlayStation 4. Jak widać, jest to co najmniej dwie duże naklejki oraz naklejki na pady. Także będę to dzisiaj działał nad tym i pokażę Wam rezultat, jaki wyjdzie. Na zdjęciach wyglądało to całkiem obiecująco, całkiem to zobaczymy, jak to będzie naprawdę, no nie? I zobaczymy, jakie są moje umiejętności, jeżeli chodzi o klejenie naklejek tego typu. Także zapraszam wszystkich. A więc tak, otworzyłem już paczkę i zauważyłem, że są tak naprawdę dwa zestawy naklejek. Nawet nie przypuszczałem, że tak jest. Już Wam pokazuję. To są naklejki na pada, już Wam pokazuję. To jest jedna, a to jest druga naklejka, momencik, sorry, to jest druga naklejka, a tutaj, jak widzicie, mamy dwa zestawy, jest jeden taki ciemniejszy, Kapitan Ameryka, kawałek tarczy widać, a drugi jest tak jakby bardziej wyrazisty, typowa tarcza Kapitana Ameryki, no nie? Także ja myślę, że chyba pójdę... Akurat mam dwa pady, także jeśli chodzi o pady, to nie ma problemu. Nakleję sobie te naklejki jedną i drugą. Na jednego pada jedną, na drugiego drugą. Ale jeśli chodzi o PlayStation, to pójdę... Ja myślę, że pójdę z tą. Ta mi się bardziej podoba, jakaś taka jest troszeczkę barwniejsza i wyraźniejsza. Ewentualnie jak się zniszczy, no to wtedy będę tu miał zapasowy komplet na drugi raz. Ja myślę, że ona raczej nie pasuje na PlayStation 4 Pro. Będę musiał to sprawdzić, bo to jest na zwykłe PlayStation 4. Także wiecie, dajcie mi jeszcze chwilkę czasu. Na razie próbuję rozkminić, o co w tym chodzi. Przygotować się psychicznie, żeby po prostu czegoś nie popsuł i dam Wam znać, jak wyszło. A więc tak, jestem mniej więcej w połowie procesu. Może troszeczkę mniej. Powiem Wam, że minęło jakieś 10 do 15 minut i muszę przyznać, że całkiem fajnie to wygląda. Spójrzcie na to na razie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Momencik. Widać kawałek jest na razie, cała PlayStation. Tak, i to także zachodzi trochę na boki, także fajna sprawa Wam powiem. Idę walczyć dalej. Jeszcze potem pady mi zostaną. Dam znać. Mam nadzieję, że nie spierdzielę, bo teraz duży kawałek, jest sporo roboty przy tym. Nic, kochani. Udało mi się w końcu to zrobić. Powiem Wam, naprawdę super. Bardzo fajna rzecz. Pokażę Wam, jak to wygląda. Znaczy tak. Proszę bardzo. O, sorry. To... Proszę. PlayStation całe oklejone i boki, przód, góra, dół oraz spód, tak samo jest z obu stron. No, jedyna rzecz, której nie ma, to jest tylko tył, ale oczywiście tam masz wszystkie połączenia i tak dalej, więc nie ma sensu. Jeśli chodzi o pady, szczególnie tego, no to powiem Wam, że tak, PlayStation wyszło super, naprawdę rewelacja dla mnie. Jeśli chodzi o pady, to możecie spojrzeć. Nie, szczególnie na tym, ten jest jasny, także żadna jakaś rewela tak naprawdę. Jest fajnie znaczek, oczywiście widać i tak dalej, ale ten jest ciemniejsza naklejka, tu trochę jaśniejsza jest na czarnym padzie. Także jak widać, troszkę lepiej wygląda, chociaż tak powiem Wam szczerze, że naprawdę nie ma, jeśli chodzi o pad, jakiejś super reweli, ale samo PlayStation, powiem Wam, kozak, naprawdę. Firma, już Wam mówię, nazywa się Magic Sticker. To jest akurat do PS4 konsoli, Kapitan America, Shield i tak dalej. To się nazywa. Nie wiem, chyba dopiero wyszli z tymi naklejkami, bo wydaje się to nowe, nie widziałem tego wcześniej. Oczywiście parę kompanii różnych robi już te naklejki do PlayStation 4. Jeszcze nie sprawdzałem, bo to jest dla młodego na razie, ale powiem Wam, że tak mi się bardzo podoba, że chyba sam sobie
do mojej PlayStation 4 Pro, która jest troszeczkę większa, ale na pewno będą mieli jakąś naklejkę. Tylko tamto myślę, że może być cała jedna, bo tutaj jest taki jakby rowek, przedzielenie jest, jak widać, na środku i składa się z dwóch części, tak jakby, no nie? Na PlayStation 4 Pro nie ma czegoś takiego. To jest po prostu cała jedna płaszczyzna i są trzy tak jakby części, a nie dwie z przodu, także może mają coś takiego. Powiem wam, że nie wiem, jestem bardzo zadowolony, zapakuję to w pudełko, rapy rap, jak to mówią, zawijamy w papier kurcze świąteczny i idzie pod choinkę w sobotę, także się nie mogę doczekać reakcji młodego. No nic, to by było na tyle, jeśli chodzi o oklejanie PlayStation i dzięki wam wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia, hej.